Kochani, witam Was bardzo serdecznie 9 września. Dzisiaj czytamy w Ewangelii o belce, o drzazdze. Przeczytajmy tę Ewangelię całą, nie jest ona długa. Łukasza 6, od 39 do 42. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. O ile w formacji ludzkiej często wyprzedzamy naszych rodziców, tak? Na przykład, i nawet rodzice są wtedy dumni ze swoich dzieci, że na przykład dziecko osiągnęło tytuł doktora, a rodzic wcale nie jest doktorem. Rodzic jest wtedy dumny. Albo że dziecko ma bardzo wiele talentów, których nie ma rodzic. To w formacji duchowej jest troszkę inaczej. My tak naprawdę nigdy nie prześcigniemy naszego Ojca Niebieskiego. Jezus, Ojciec, Duch Święty, Trójca Święta jest dla nas niedoścignionym wzorem. Ta dzisiejsza Ewangelia jest echem tych słów z 36 wersetu tej samej Ewangelii, 6 rozdziału. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec Niebieski. To, że nie dościgniemy nigdy Jezusa w atrybutach, w cechach, przymiotach, nie zwalnia nas z obowiązku jako chrześcijan, że mamy zabiegać o te cechy. Są takie dwie skrajne postawy, które nie są dobre, że albo będziemy leniwi w osiąganiu tych cnót, w zdobywaniu tych cnót, albo będziemy, jak to się mówi, świętsi od Pana Jezusa. Bardziej świętsi, tak? To kwestia naszej pychy. Chyba bardziej mamy do czynienia często z tym lenistwem, niż z tą pychą, że jestem lepszy od Pana Jezusa. Oczywiście mówię to tak kolokwialnie, tak to często się mówi. Nie bądź świętszy od papieża, czy od Pana Jezusa, czy od Matki Bożej. Ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale są też takie sytuacje, że rzeczywiście jest w nas taka pycha i w naszej dyscyplinie życia, w naszej pasji uważamy siebie za takich niedoścignionych. Ta Ewangelia zaprasza nas do pokory i ta Ewangelia zaprasza nas do rozwoju. Rozwoju w pokorze. Nie wiem, w jakiej sytuacji życia jesteś, jak dzisiaj się czujesz, czy nie chce ci się dlatego, że może jesteś obrażony na Pana Boga, może uważasz, że jesteś daleko, daleko. To nie jest tak, jak myślisz. Bądźcie naśladowcami Boga, pisze w innym miejscu Święty Paweł. Jeżeli nie wiesz, jak osiągać cechy Boże, po prostu naśladuj Jezusa. Służ, przebaczaj, kochaj. A może jesteś w takiej sytuacji życia, że nie chce ci się, bo czujesz się jakiś taki niedoceniony, bez wartości. Czujesz, że już osiągnąłeś jakiś cel w życiu i niewiele ci już do szczęścia potrzeba. Pomyśl o tym, ile tracisz. Ile możesz jeszcze zyskać. Te nasze filmiki, te nasze zgłębianie słowa jest też swego rodzaju rozwojem. Jest jakimś wkładem.
Na pewno wielu też to kosztuje, że oglądasz, rozważasz, czytasz, pogłębiasz. Mógłbyś wiele innych rzeczy robić, co innego obejrzeć w tym czasie. I chwała Bogu za to, że daje Tobie mi takie chęci. Dzisiaj popatrzmy z wdzięcznością na nasze duchowe życie. Podziękuj Duchowi Świętemu za to, co już udało Ci się osiągnąć. I uprzedzając te rzeczy, w których wzrośniesz, dziękuj za to, że Duch Święty Cię prowadzi. I że pozwoli Ci osiągnąć więcej, niż jesteś jakiś nowy etap, niż to, w jakim miejscu teraz jesteś, tak? Duchu Święty, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za każdą osobę, która wkłada wysiłek, staranie w to, żeby upodobnić się do Ojca Niebieskiego. Dzięki Twojej łasce, dzięki wstawiennictwu Jezusa. Dziękuję Ci, Duchu Święty, też za to, co Ty już jeszcze uczynisz z nami. I dziękuję Ci za to, co już uczyniłeś. Dziękuję Ci za to, że powołujesz nas i zapraszasz nas do duchowego rozwoju. Proszę Cię, Duchu Święty, o błogosławieństwo na te dalsze etapy, abyśmy się nie zatrzymywali, abyśmy nie osłabli w gorliwości. Przyjdź, Duchu Święty. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie ze Słowem. Dzisiaj również w Olsztynie na Zatorzu Uwielbienia o 18:00 msza święta. Po tym mszy świętej uwielbienie zapraszam. Jeżeli to będzie możliwe, to będzie również live na moim YouTubie Jakub Bartkowiak. W komentarzu może dzisiaj napisz, w czym chciałbyś się rozwinąć w jakiejś duchowej kwestii. Tyle. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.